Łaska wam i pokój od naszego Boga i od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałbym dzisiejszy dzień rozpocząć od pewnej opowieści. W dalekim kraju zapanowała tyrania. Król zaczął swoje rządy mocną ręką. Ludzie byli wtrącani do więzienia z byle powodu. Tam czekały ich tortury. Pewni mnisi, którzy żyli w jednym z klasztorów tego państwa, co prawda nie sprzeciwiali się władzy, ale i ich dotknęły represje. Zostali wtrąceni do więzienia, byli głodzeni, byli torturowani, byli szykanowani. Mijały miesiące, mijały lata i tyrania upadła. Mnisi wrócili do swojego klasztoru i zajęli się tym, co robili wcześniej. Modlitwą, czytaniem Pisma Świętego, pracą. Pewnego razu, zimą, do ich furty klasztornej zapukał pewien wędrowiec. Widać było, że bardzo wiele przeszedł. Widać było, że jest głodny, nieogolony, brudny, że potrzebuje pomocy. Ale kiedy furtjan otwierał drzwi, zamarł, bo pewnych twarzy się nie zapomina. Pobiegł do przełożonego i powiedział mu: przeorze, u naszej furty stoi strażnik z naszego więzienia. Starszy mnich zszedł na dół, nakarmił głodnego, przyjął go w swoich celach, odział go, ogrzał. A kiedy inni mnisi się burzyli, kiedy mówili: dlaczego tak postępujesz? On się tylko uśmiechnął i powiedział, że już dawno przebaczył temu człowiekowi. Że to nie jest jego wina, że reszta mnichów nadal tkwi w tym więzieniu, nadal ten człowiek jest ich strażnikiem i oprawcą. Czasami, drodzy, sami wtrącamy się do więzienia naszych uprzedzeń, naszej przeszłości, naszych trudnych relacji z innymi. Ale dzisiejsze słowo, wybrane na 5 sierpnia, jest bardzo pokrzepiające. Posłuchajmy. Z moim Bogiem pokonuję mury. Psalm 18, 30 wiersz. Nie dał nam bowiem Bóg bojaźni, ale mocy i miłości i rozsądku. I takiej siły do pokonywania własnych murów, własnych więzień, własnych krat. Życzę nam wszystkim. Amen.